Konfederacja, wolność i niepodległość. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj z tematem bieżącym, tematem, który był przedmiotem wczoraj głosowania w Parlamencie Europejskim. Wczoraj Parlament Europejski przegłosował propozycję zmian traktatowych zaproponowanych przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego. Co zaskakujące? Zaskakujące jest to, że nie przeszło to zdecydowaną większością. Głosy były, powiedziałabym, nawet równo podzielone. Co więcej, mogę powiedzieć, że tych 9 europosłów z Polski, którzy zagłosowali za zmianami tych traktatów, za propozycją zmian tych traktatów, gdyby zagłosowali przeciw, no to ten wniosek Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego po prostu by nie przeszedł. Ja wymienię te nazwiska tych europosłów z Polski, którzy zagłosowali za zmianą traktatów, zmianą, która po prostu tworzy centralistyczne europejskie superpaństwo, które ogranicza niepodległość, które ogranicza suwerenność, które ogranicza samodzielność państw członkowskich przez decyzje i propozycje zmian, które są zawarte w tym projekcie. To jest ten projekt, który był wczoraj głosowany. Tutaj jest ponad 200 poprawek. No i co ważne do odnotowania, tam jest likwidacja weta, tam jest utworzenie wspólnej armii, tam jest wspólna polityka migracyjna, tam znajdują się również zmiany dotyczące przesunięcia kolejnych kompetencji na poziom kompetencji Unii Europejskiej, czyli notabene odebranie tych kompetencji państwom narodowym i przekazanie je do Brukseli, rozszerzenie kompetencji zielonych i wiele, wiele innych pomniejszych zmian, które naprawdę można byłoby 3 dni tłumaczyć. Tych 9 europosłów z Polski to przede wszystkim Róża Thun, europoseł Balt, Belka, Biedroń, Spurek, Cimoszewicz, Kochut, Liberacki i Miller. Oni te zmiany poparli. Pozostała reprezentacja europosłów z Polski głosowała przeciw tym zmianom. I co teraz się dzieje? Bo też prostując to, co się dzieje w przestrzeni medialnej, no niestety te procedury zmian traktatów są dość skomplikowane i niestety też większość odbiorców, ale też większość dziennikarzy nie do końca rozumie, jaki teraz, co to oznacza, jaki teraz następuje proces. Więc to wszystko będzie się odbywało zgodnie z artykułem 48 Traktatu o Unii Europejskiej. I tam mamy wymienioną zwykłą i uproszczoną procedurę zmian traktatów. No i co teraz się dzieje? Teraz ta propozycja Parlamentu Europejskiego przegłosowana wczoraj trafia na Radę Unii Europejskiej, potem trafi na Radę Europejską, potem na konwent, konferencję międzyrządową i musi zostać po przyjęciu przez wszystkie rządy, oczywiście konsensualnie, jednomyślnie, ratyfikowana przez państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. Takie zmiany zazwyczaj trwają bardzo długo, one są skomplikowane. To głosowanie też tym wczoraj w Parlamencie Europejskim pokazało, że nie ma jednomyślności co do zmian, że nie ma zbyt dużej większości do tego, żeby takie radykalne zmiany proponować. Natomiast gdybym ja miała przewidywać, no to przewiduję to w ten sposób, że ta zmiana tych traktatów jest bardzo obszerna i bardzo szeroka i dlatego punkt wyjścia negocjacyjny jest bardzo szeroki. To znaczy pewnie na których kolejnych etapach negocjacyjnych będzie to wyglądało tak, że okej, no to z tego się wycofujemy, tą zmianę wykreślamy, tą też wykreślamy, no i na koniec dnia zostanie powiedzmy 20 poprawek, ale 50 poprawek, ale one będą istotnie zmieniające traktat. To znaczy nie będzie to aż w takim kształcie, ale w pomniejszym kształcie. O ile oczywiście no, te negocjacje będą przebiegały w takim kierunku, to może wszystko się również też zmienić, bo pamiętajcie Państwo, że wybory do Europarlamentu odbędą się 9 czerwca, a to oznacza, że dyskontynuacji ulegną wszystkie również instytucje Unii Europejskiej, to znaczy będzie nowa Komisja Europejska, będzie nowy szef lub szefowa Komisji Europejskiej, będzie nowy szef Europejskiego Banku Centralnego, przewodniczący Rady Europejskiej i tych wszystkich funkcji, które w związku ze zmianą układu sił w Parlamencie Europejskim również się zmieniają na poziomie Unii Europejskiej w takim szerszym wymiarze, więc to wszystko w czerwcu może się zmienić i mamy nadzieję też, że ta reprezentacja europosłów, którzy kierują się suwerennością swoich państw, które reprezentują, po prostu będzie zdecydowanie silniejsza. Więc to tyle o tej zmianie traktatów. Natomiast to, o czym ja już też mówiłam wcześniej, to jest
kolejna propozycja reformy, bo nie ma wątpliwości, że ta zmiana traktatów to jest reforma Unii Europejskiej, ale to jest kolejna reforma Unii Europejskiej przygotowana przez francusko-niemiecki raport francusko-niemieckich ekspertów, który proponuje bardzo zbliżoną reformę Unii Europejskiej do tych zmian traktatowych. I to jest pomysł francuski już od dawna, czyli utworzenie, i tutaj już pokazuję na drugiej stronie, Unii Wielu Prędkości. Unii Wielu Prędkości, czyli Unia, ta ścisła współpraca, czyli państwa strefy euro, no i oczywiście państwa najbardziej zintegrowane, państwa Unii Europejskiej, czyli w tym kręgu znajdowałaby się teraz Polska, państwa stowarzyszone i tak zwana Europejska Wspólnota Polityczna, czyli państwa takie luźno związane z Unią Europejską, które nie mają szansy na przyjść akcesję do Unii Europejskiej. I szanowni państwo, moim zdaniem ta reforma Unii Europejskiej mniej więcej w tym kierunku będzie zmierzać, czyli być może ściślejszej integracji tych państw najbardziej zintegrowanych i takiej marginalizacji tych państw słabiej zintegrowanych z Unią Europejską. Ale tutaj znajduje się w tym raporcie francusko-niemieckim również propozycja zmiany systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej, gdzie, krótko mówiąc, tandem francusko-niemiecki chce silnego przywództwa, silnego swojego przywództwa w Unii Europejskiej, również z wzięciem odpowiedzialności za całą Unię Europejską, i oczywiście odbyłoby się to kosztem mniejszych państw członkowskich, między innymi takich jak Polska. I to wszystko się dzieje obecnie na poziomie Unii Europejskiej. Oczywiście my cały czas komentujemy tylko te propozycje albo właśnie zmian traktatów, albo te propozycje francusko-niemieckie. Niestety z innych stron, zwłaszcza też ze strony polskiej i ewentualnie jakichś państw, które mogłyby z Polską jakąś propozycję takich zmian traktatów przygotować, no po prostu nie ma, a szkoda, bo ta debata się odbywa, a my moglibyśmy też no zaproponować po prostu być może troszeczkę rozluźnienie tych relacji między Polską a Unią Europejską, albo zaproponowanie w ogóle jakiejś alternatywy, bo te alternatywy są. Ja o tych alternatywach też wielokrotnie mówiłam, to znaczy współpraca gospodarcza na poziomie Europy, tak, ale nie tworzenie europejskiego jednolitego superpaństwa. Da się współpracować gospodarczo, nie będąc obciążonym tą rozrośniętą biurokracją unijną, niepotrzebnymi dyrektywami, niepotrzebnymi rozporządzeniami, no i tą całą otoczką ideologiczną, która też nas na co dzień ze strony Unii Europejskiej dotyka i jest często dla nas obciążeniem, właśnie chociażby polityka klimatyczna, podnoszenie kosztów życia i wiele, wiele kolejnych elementów. No i szanowni państwo, politycy zarówno Koalicji Obywatelskiej teraz, jak i PiS-u krzyczą, że nie zgadzamy się na reformę Unii Europejskiej, nie zgadzamy się na takie zmiany, jesteśmy przeciwnikami takiej rewolucji na poziomie Unii Europejskiej. Tylko szanowni państwo, ja przypomnę, że zarówno rząd Platformy Obywatelskiej, jak rząd PiS-u podjęli na poziomie Unii Europejskiej decyzje, które budowały europejskie superpaństwo. I PiS zgodził się na traktat lizboński, Platforma Obywatelska zgodziła się na kolejne cele klimatyczne, a rząd Morawieckiego zgodził się na wspólny unijny dług, na wspólne unijne podatki, zgodził się na mechanizm pieniądze za praworządność, zgodził się na bardzo restrykcyjną politykę klimatyczną. Szanowni państwo, premier Morawiecki, jak był premierem, nie zawetował, jeszcze jest, ale kiedy miał możliwość zawetowania wszystkich niekorzystnych rozwiązań, które konsekwencje będziemy teraz odczuwać w najbliższych dekadach, nie zrobił tego. To znaczy, premier Morawiecki nie zawetował żadnej unijnej polityki. Wbrew temu, co się mówi, wbrew temu, co mówią w swoich przekazach, wbrew temu, jaką retorykę stosują, fakty są takie, a nie inne. Dzisiaj protestują przewoźnicy, protestowali rolnicy. Ja przypomnę, że na rozporządzenie liberalizujące handel między Unią Europejską a Ukrainą zgodził się polski rząd, nie było sprzeciwu ze strony Polski. Umowę w sprawie transportu drogowego również nie było sprzeciwu ze strony Polski i dzisiaj konsekwencje tych decyzji odczuwają polscy przewoźnicy. To na tyle dzisiaj. Temat skomplikowany, ale będę się starała przybliżać go jak najbardziej państwu, żeby on był jak najbardziej czytelny i zrozumiały. Dziękuję i do zobaczenia. Konfederacja, wolność i niepodległość.